W tym roku pod nazwą Jarmark Niezwykłości. Ja osobiście uważam, że poza tymi niezwykłościami, które są, to w zasadzie powinny być traktowane jako codzienny przykład dobrej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, jeżeli coś, co jest zupełnie zwyczajne, powinno gościć na co dzień. Cieszymy się bardzo, że możemy angażować się, wspierać inicjatywę osób niepełnosprawnych i Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, które wykazuje się niebywałą inicjatywą. Połączenie w dniu dzisiejszym ze Spartakiadą, różnymi konkursami, w dniu jutrzejszym będzie także konkurs kulinarny. Gorąco polecam uwadze i przyjść tutaj na Plac Wolności, dlatego że to są bardzo ciekawe wydarzenia, ciekawa rywalizacja, na wesoło, a tego nam na co dzień bardzo, bardzo potrzeba. Dzisiaj wręczamy specjalny klucz, tak on wygląda, z herbem Opola, bardzo ciężki, trzeba dodać. I ten klucz będzie wręczał prezydent przedstawicielowi osób niepełnosprawnych, takiemu fajnemu chłopakowi, który tam stoi, z takim przesłaniem, by on tym kluczem otwierał serca wszystkim osobom, które spotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne, by one spojrzały trochę na niepełnosprawność inaczej niż standardowo się patrzy. Co roku tu jesteśmy, to już chyba 16 raz. Nasze mieszkanki występują zawsze tutaj na scenie, umilają widzom czas. Dzisiaj też już wystąpiły z taką wiązanką przeboju. Bardzo się wszystkim podobało, wisowały naszym dziewczynom. No i zawsze jesteśmy właśnie z pracami wykonanymi przez nasze podopieczne. Jest tak część, że tak jak tutaj Państwo widzicie, same one to haftowanie igłą, malowanie, wykonują to w ramach zajęć terapii zajęciowej.